I kolejny dzień to samo. Znowu ciężka praca. Jestem nowy w Playdotown i na pewno nikt z mieszkańców nie pamięta, że mam dzisiaj urodziny. No trudno, zajmę się moim straganem. O, przemieszam tutaj w jabłkach i ustawię rzodkiewki. Panie komendancie, jest pan pewien, że to dzisiaj, właśnie w ten dzień, zgadza się data? Tak, policjancie, wszystko sprawdziłem w dokumentach. Dzisiaj nasz nowy przyjaciel, sprzedawca na straganie, ma urodziny. Więc jak to zwykle u nas bywa, w naszym mieście należy mu się jakaś niespodzianka. Niespodziankę to ja już mam. Dwa niebieskie jajka z niespodziankami w środku. Prezenty od wszystkich przyjaciół. Lekarzu, a co tam w środku jest tych jajek? No prezenty od nas wszystkich. No ale co dokładnie? Ach, no nie powiem, bo jeszcze nasz przyjaciel ze straganu usłyszy. Musimy je tylko ładnie zapakować i zaraz mu wręczymy prezent urodzinowy. Urodziny to świetny pretekst do świętowania, jednak aby urodziny były udane, to muszą być prezenty. Nasi dwaj przyjaciele, pan komendant i pan lekarz, przygotowali niespodzianki. Niespodzianki, które są schowane w tych niebieskich jajkach. A żeby prezent wyglądał ładnie i kolorowo, musimy zrobić dla niego jakieś opakowania. Zabierzmy odrobinę ciastoliny Play-Doh w żółtym pudełku, jednak w środku wcale nie znajduje się żółta ciastolina, tylko ciastolina kolorowa. Kolorowa ciastolina, są to resztki po różnych zabawach i tutaj są one ze sobą wymieszane. A teraz Wy napiszcie mi na dole w komentarzu, kiedy Wy macie urodziny, kiedy je świętujecie, o jakiej porze roku. Jeżeli chcecie, możecie mi napisać dokładną datę. A ja teraz zrobię z tej ciastoliny opakowanie na prezenty. Muszę tę ciastolinę delikatnie rozwałkować specjalnym wałeczkiem, albo najlepiej podzielę to na pół, bo w końcu mamy dwa jajka do owinięcia. Najpierw pierwszą część cieniutko rozwałkuję. O, w ten sposób. Wówczas będzie mi łatwiej zawinąć jajko niespodziankę. I zawijamy to teraz po prostu delikatnie, naokoło, bardzo szczelnie, aby nic nie prześwitywało, nic nie było widać. I kładzimy teraz wszystkie brzegi, wszystkie ścianki i mamy przepiękne, tęczowe jajko. Super wygląda taka ciastolina, gdy jest zmieszana z różnych kolorów. Teraz czas na drugą część. Ją również rozwałkujemy delikatnie. I jeszcze tam na końcu. No i teraz musimy to owinąć szczelnie. I teraz dół i góra. I ugniatamy. Prezenty praktycznie są już przygotowane. Musimy tylko zrobić jakieś tutaj ozdoby. Możemy odcisnąć takie kółeczka, ale jednak one będą słabo widoczne, więc może posłużymy się takimi specjalnymi naklejkami kolorowymi, mieniącymi się z daleka. Różne serduszka, różne kolorowe wzory. Może zacznijmy od tego serduszka urodzinowego i naklejmy go tutaj. O, zobaczcie, taki prezent mieni się teraz od razu z daleka. Obok tego jeszcze będzie gwiazdka. I może jeszcze księżyc. Prosto z nieba. To samo teraz będziemy musieli zrobić na drugim opakowaniu. I zaraz nasi przyjaciele będą mogli pędzić, aby wręczyć prezenty swojemu przyjacielowi. Myślę, że zrobią to na pewno, słuchajcie, na straganie. A tutaj wyląduje kwiatek. Prezenty wyglądają czadowo. Tęczowe niespodzianki dla naszego nowego przyjaciela. I to aż dwie niespodzianki z kolorowymi naklejkami. Wiesz co, lekarzu? Nie ma co tracić czasu. Pędźmy do niego. Wręczmy mu te prezenty. Na pewno bardzo, ale to bardzo się ucieszy. W końcu ciężko pracuje od samego rana. O, no w końcu. Pierwsi klienci. I to moi nowi przyjaciele.
Witam, panie komendancie. Cześć, cześć. Ja w zasadzie nie przyszedłem nic kupić. No, to jak wszyscy dzisiaj. Wiesz co, przyjacielu? Ja w sumie też dzisiaj nic nie kupuję. To po co wy tutaj jesteście? Reklamację chcecie złożyć? Nie, jesteśmy tutaj, aby cię zaśpiewać 100 lat! Wszystkiego najlepszego, przyjacielu! Dużo zdrowia, szczęścia, no i wspaniałych owoców i warzyw na twoim straganie. No i dużo wielkich i wiernych przyjaciół! Pamiętaliście? Myślałem, że nikt nie będzie pamiętać o moich urodzinach. Skąd w ogóle wiedzieliście? Jestem policjantem, mam dostęp do wszystkich dokumentów i dokładnie sprawdziłem datę i wiem, to dzisiaj są twoje urodziny. Oto kolorowe, tęczowe prezenty dla ciebie. Nie czekaj! Sprawdź szybciutko, no i powiedz, czy ci się one podobają. Moje? Naprawdę? Mój pierwszy prezent w Playdotown. Dziękuję wam bardzo. No pewnie, że zaraz je rozpakuję. Sprawdźmy, co takiego dostał straganiarz, pan, który sprzedaje na straganie. Zacznijmy od tego prezentu. Wy widzieliście, jak one są pakowane, jednak nie macie pojęcia, co się kryje w tych niebieskich jajkach. Może coś przeczuwacie? To napiszcie mi teraz na dole w komentarzu. Czy w ogóle wiecie, co to może być za prezent? Pierwsze jajko rozpakowane. Tutaj zostało nam mnóstwo z tego ciastoliny. Teraz zajrzyjmy do środka. Czy to będą znowu owoce albo warzywa, jak to zwykle jest na straganie? Nie, to jest coś innego. Brązowe, chociaż ja tutaj widzę sałatę, ser. To jest numnums! Kochani, zobaczcie, numnums, a w zasadzie numnumsowy hamburger. Czy się spodoba naszemu sprzedawcy? Może od teraz będzie właśnie takie numnumsy sprzedawać na swoim straganie. W takim razie, co może być z drugiej strony, w drugim jajku? Sprawdźmy to. Ściągnijmy najpierw ciastolinę. Całą dokładnie. Tutaj również mamy to samo niebieskie jajko. Czy tu jest również numnums? Coś niebieskiego z drobinkami brokatu. To jest numnums, a w zasadzie numnumsowy cukierek. Numnumsy! Przyjaciele, od zawsze o nich marzyłem. Pragnąłem je sprzedawać u mnie na straganie, więc nie będę tracić ani chwili. Numnumsy wylądują tutaj, gdzie leżą jabłka oraz inne owoce i warzywa. Ciekawe, czy inni mieszkańcy zwrócą na to uwagę. A teraz ciebie, lekarzu i policjancie, zapraszam na przepyszny urodzinowy tort. Chyba każdy lubi mieć urodziny, ale jeszcze bardziej chyba każdy lubi dostawać prezenty. Sama bym się ucieszyła z takich kolorowych numnumsów. Zostawcie kciuki do góry, jeżeli spodobała wam się ta historia. Zasubskrybujcie mój kanał, to może pan lekarz i pan policjant będą mieli więcej takich szalonych pomysłów. Do usłyszenia! Pozdrawiam was! Pa, pa!